Nic nie ma. Jak wszyscy. Ten też nic nie ma. Pewnie on też nic nie ma, posuje się starym. Tak. Czyli panowie, te to kłusownicy. Tyle beczek wywalili tutaj, a że wszystkie są puste, no. I do domku. No niestety, teraz na pewno zaatakują. Oj, nie tak. Czemu mnie to nie dziwi? Uszy nawet nie biorę. I tu jest pierwszy pandę. No świetnie, specjalnie zapisałem, a... Tak. Okej, to teraz do domku, tam pewnie pozostali dwaj bracia. Ano.
Widać, że im trochę idzie za dobrze. Za dużo trofeów, skór. Tak. Ciekawe, kto raczej tego gorzko pożałuje. Dobra. A, tak, jeszcze domek tak zwanego głównego zarządcy tutaj. Ja nie wiem, po co dali tutaj twórcy gier tyle beczek, skoro do żadnej nie można się dobrać. To niszczy równowagę. Przecież chociaż muszą być po dwie beczki dostępne. Co druga beczka. Nawet co piąta, nieważne. Ale przynajmniej część może być przecież otwartych. Jeśli ona nic nie ma, to znaczy, że jest to naprawdę biedna szlachcianka. Dobra, krasnoludowi to. Nie tędy, nie otworzysz przed ścianę raczej. Otrzyk! Czy tam złodziej? Na serio złodziej, czy coś mi pomieszał już? Nie, złodziej. Nie, jeszcze raz, muszę zobaczyć jeszcze raz ten łuk. Nie może używać. Druid, kapłan, mag, złodziej. List od rady.
Właśnie. Kurde. I czasami zacina ten frawt na dłużej. Dobra, nic od niego nie wyciągniemy. On chyba tak samo był biedny jak mysz kościelna. Też mi szlachcice, taki doma nic nie mają. A tutaj jest kapłan. Jakby ktoś się chciał, zastanawiał, czy tutaj da się wskrzesić na wszelki wypadek. Jedna kurtyna, druga kurtyna. Chyba tu coś jest ukryte. O! Bingo! Obrażenia. No, chyba lepsze od tej, co ma akurat mój mak. Nie, plus 2, plus 3. No, lepsze jednak. I pewnie ty, biedny kapłanie, kapłanko, też nic nie masz. Kapłanie. Tak, nic nie masz. Okej, okay. A i tutaj jest tak też główna zbrojownia. Nie, te strzały od razu wyjebie. W sumie nie, nie sprzedawaj. Zobaczymy, ile da. A, tego nie chciał kupić. W sumie on tych szat też nie kupi, więc od razu. Ok. I co my tu mamy? Młot. Przeciwko istotom dobrym i złym. No, ciekawe, ciekawe. Miecz. Wielki miecz, jednoręczny. No, no. Nie umarłem. A, plus 3. Zaraz, ale chyba mam i tak lepszy. Cep bojowy. Nie, nie podoba mi się to. Obroń całkiem, to tarcza. Olej drugiej szansy. Kolczuga, pełna zbroja. No. Nic ciekawego. Dobra, chyba z wszystkimi tutaj pogadałem. Jeszcze wracam do bednarza.
Nie temu jeszcze trzeba powiedzieć do słuchu. Ano. Zapytam jeszcze właśnie o żonę. O, i to chyba wszystko. No i czas się udać do obozu barbarzyńców, chociaż na pewno nie będę tam ciepło przyjęty. Ale ostro na pewno. Aha, i normalnie grupa się ustawiła. No, nieźle otoczyli. Ej, a co zresztą? Chodźcie, chodźcie. Nie... Aha. Jeden mój, jeden barbarzyńca. Przedstawiam Ulfdena, błogosławionego i prowadzonego. No widać, że faktycznie jest trupem. Niegdysiejszego króla klanu Niedźwiedzia, a teraz króla klanu Wielkiego Gada. Syna Fejnegara Nieustraszonego, pogromce krasnoludzkiego szpiega, którego zabił jednym ciosem miecza. Pogromce Wielkiego Niedźwiedzia. Miecza czy topora? On trzyma topór, to... Topór, a miecz to dwie różne bronie. Dość tego. Twoje słowa są dla mnie zaszczytem, ale przy tych przybyszach z obcych krain to tylko strata czasu. Oni nie znają naszych zwyczajów. Być może kiedyś o tym usłyszysz. Teraz jednak chcę wiedzieć, co jest powodem twojej wizyty. Nie wiedziałem, że jesteśmy w stanie wojny. Być może powodem twojej wizyty jest fakt, że hordy dzikusów zebrały się u waszych bram. Twoi pobratymcy nazywają nas barbarzyńcami. Czyż w waszym języku słowo barbarzyńca nie odnosi się do niecywilizowanych i prymitywnych ludów? Twoje osobiste poglądy nie liczą się w porównaniu z poglądami mieszkańców 10 miast, których reprezentujesz. A oni spostrzegli, że barbarzyńcy rozesłali wici i obawiają się najgorszego. Z całym szacunkiem. Ciekawe sformułowanie jak na przybysza z obcych stron. Czy ten szacunek okazywaliście nam, kradnąc naszą ziemię? Nasze narody znają się od wieków. Kiedy mieszkańcy 10 miast zdecydowali się osiedlić na tych terenach, zdawali sobie sprawę z tego, co robią. W tym przypadku nie możesz powoływać się na niewiedzę.
No. Miejsce dla wszystkich. Wasza cywilizacja zalała cały Fejrun jak stado szarańczy. Ziemia na wschodzie, zachodzie i południu aż cuchnie smrodem waszych miast. Tutaj na północy ziemia pozostała czysta, ale tylko do chwili, kiedy odkryliście ryby w jeziorach. Teraz wasza zaraza sięgnęła i tutaj. Jakie odkrycie spowoduje, że zagłębicie się jeszcze bardziej w nasze ziemie? Jakie nowe skarby będziecie chcieli nam ukraść? Nie, nie będzie tu miejsca dla mojego ludu. Będziecie postępować coraz dalej, wypędzając nas coraz bardziej na północ, aż ziemia się skończy i zabije nas mróz. Nie interesują nas żadne traktaty ani wyznaczanie granic. Zamiast tego zabierzemy to, co się nam prawowicie należy. Tylko wtedy będziemy bezpieczni. Uparcie z niej to ty mocne. Tak mówisz, przybyszu z obcych stron, ale nie masz pojęcia, o czym mówisz. Mój lud już dawno został wypędzony z ziemi naszych przodków. Wystarczy tylko rzucić okiem na mapę, żeby się przekonać, że mówię prawdę. Nasze plemiona żyły kiedyś na terenach pomiędzy grzbietem świata na południu, a bezkresnym morzem na północy. Teraz, bez waszego przyzwolenia, nie możemy się zapuścić dalej na południe niż Kurhan Kelvina. Połowa ziemi naszych przodków nie należy już do nas. Obdarujecie nas tym, co nam się prawowicie należy? Dlaczego mamy przyjmować taką propozycję, jeśli możemy odebrać wszystkie nasze ziemie siłą? Dobrze powiedziane, przybyszu. Więc na jakim wspólnym podłożu powinniśmy zbudować te fundamenty pokoju? Może chodzi o handel? Nie, bo jesteśmy prostymi ludźmi i nie mamy nic, co byłoby dla was cenne. Może więzi kulturowe? Nie, prowadzimy wędrowny tryb życia. No, jak na króla barbarzyńców, jest źle wygadane. W których wy tak dobrze się i czujecie. I całkiem mądre, to jest podejrzane. Pod względem duchowym? Nie. Zabraniacie nam nawet dostępu do najświętszego z miejsc, do skały Jeroda, którą zamknęliście przed światem pod jedną ze świątyń obcego boga. Kto lepiej nadaje się do ochrony skały Jeroda niż jego własny naród? To miejsce powinno należeć do nas, prawowiernych, a nie do świątyni. My czcimy Temposa, nie Tempusa. Twoi ziomkowie posunęli się nawet do tego, że zmienili jego imię. Dla mnie ucięli główkę o. A więc twierdzisz, że imiona i tytuły nie mają żadnej wartości, przybyszu? To imię określa nas jako lud i jest oznaką szacunku, a ty ośmielasz się pomniejszać jego znaczenie. Tu chodzi o imię Boga. Obrażasz nas. Gdybym uwierzył, że jesteś wysłannikiem 10 miast, to pewnie moglibyśmy dojść do porozumienia. Jednakże nie jesteś tym, kim wydajesz się być. Co mnie zdradziło? Spójrz na siebie. Czyż zbroja i ostrze należą do wyposażenia dyplomaty? Nie powinny, sądzę. Jeśli dyplomata wchodzi w takie miejsce. Lub musi dotrzeć do takiego miejsca. Wydaje mi się, że jesteś płatnym mordercą, nasłanym, by mnie zabić, tak jak ostatni delegat przysłany przez 10 miast. Przed moim namiotem znajdziesz jego głowę. Jesteś zatem szpiegiem nasłanym przez 10 miast, który ma się dowiedzieć o naszych silnych i słabych stronach. Tak czy inaczej, żywy z tego namiotu nie wyjdziesz. Powstrzymaj swoją rękę, potężny Ulfdenie. Ci nieznajomi nie mają żadnych złych zamiarów. Klę się na to. Wiem to, bo to ja ich prosiłem, żeby stanęli przed naszą radą. Rozumiem. Powiedz mi, Hjolderze, dlaczego to zrobiłeś? Ich przybycie przepowiedziała mi wizja. Byłem po drugiej stronie, wielki królu. Duchy pokazały mi tych bohaterów i jeszcze inne obrazy, które obwieściły mi wolę Temposa. Jeśli to Tempos przywołał do nas tych nieznajomych, to nie możemy się zhańbić, zabijając ich w świętych komnatach Hendrot. Zgoda. Jeśli taka jest wola Temposa, to jej wysłucham. Opowiedz mi o swojej wizji, Hjolderze. Dlaczego ci obcy są między nami? Nie wiem. Wizja była niejasna co do tego, jakiemu celowi mają służyć, ale muszę... Tak, nie może powiedzieć prawdy, że ma... te złe podejrzenia w stosunku do swojego króla. Narusi by zginął ze mną. Niejasna? Ośmielasz się stawać przede mną i mówić o woli Temposa, a mimo to niejasno widzisz to, czego nasz pan od nas żąda?